Witajcie na kanale wideotesty.pl i zapraszam Was dzisiaj do poradnika zakupowego, w którym złożymy sobie zestaw komputerowy za kwotę 3000 zł. Procesor, jaki znajdziemy w tym zestawie, to Intel Core i5-4440, czyli Haswell, oczywiście na podstawce 1150. Taktowanie bazowe wynosi 3,1 GHz, natomiast w trybie turbo wzrasta do 3,3. Procesor ten posiada 6 MB pamięci cache trzeciego poziomu oraz zintegrowany układ graficzny Intel HD 4600, a współczynnik TDP wynosi 84 W. Płyta główna, na jakiej posadzimy nasz procesor, to ASRock Fatality H87 Performance. Znajdziemy w niej dobrze rozbudowaną 8-fazową sekcję zasilania przykrytą solidnym radiatorem. Do dyspozycji mamy również dwa sloty PCI Express umożliwiające uruchomienie kart w konfiguracji Crossfire. To, na co warto zwrócić uwagę, to zastosowany w tej płycie kodek dźwięku oraz karta sieciowa, które możemy spotkać w topowych konstrukcjach płyt głównych. Nad całością czuwa układ logiki H87, który podobno umożliwia podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem. Tylny panel I/O jest dość dobrze wyposażony i znajdziemy w nim analogowe wejścia, wyjścia audio, cyfrowe wyjście dźwięku, 4 porty USB 3.0, 1 port LAN, HDMI, DVI, standardowy DSAP, 4 porty USB w standardzie 2.0 oraz port PS2. Poza tym płyta została doposażona w kilka bardzo ciekawych rozwiązań programowych od firmy ASRock. Pamięci, jakie wybrałem, to Patriot Viper o pojemności 8 GB w dwóch modułach po 4 GB każdy. Ich taktowanie to 1600 MHz przy opóźnieniach CL9 i napięciu 1,5 V. Pamięci wspierają profil XMP. Oczywiście nie mogło zabraknąć w naszym zestawie szybkiego dysku SSD. Wybór był więc prosty. Plextor M5S o pojemności 128 GB, który komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu SATA 3, gdzie deklarowana prędkość odczytu wynosi 520 MB na sekundę, natomiast prędkość zapisu oscyluje w granicach 200 MB. Producent wyposażył go w 256 MB pamięci podręcznej, a jego nominalny czas pracy to około 1,5 miliona godzin. Poza szybkim dyskiem na system będziemy również potrzebować magazynu danych i tu z pomocą przychodzi nam WD Caviar Blue o pojemności 1 TB, który również komunikuje się za pośrednictwem interfejsu SATA 3, chociaż w przypadku dysków mechanicznych nie ma to większego znaczenia. Dysk ten posiada 64 MB pamięci podręcznej. Nadszedł wreszcie czas na wybór odpowiedniej karty graficznej. Jako że nasz budżet jest ograniczony, wybór padł na Radeona R9 270X Gaming Edition od firmy MSI. Karta ta oferuje całkiem niezłą wydajność i można powiedzieć, że sporo droższy GTX 760 od Nvidia czuje na plecach jej oddech. Na pokładzie znajdziemy 2 GB pamięci typu GDDR5 oraz bardzo udany układ chłodzenia TwinFrost 4. Karta oczywiście komunikuje się z komputerem poprzez złącze PCI Express 3.0, a porty, jakie producent oddał do naszej dyspozycji, to 2x DVI, 1 port HDMI oraz DisplayPort. Obudowa to nieodzowny element każdego zestawu komputerowego. Zalman Z12 Plus powinien przypaść do gustu każdemu, dla kogo okno to coś więcej niż element zamykający otwory w ścianie. Standardy, na jakie możemy liczyć w tym modelu, to 3 120 mm wentylatory, kontroler obrotów, filtry przeciwkurzowe oraz dwa porty USB 3.0 na górnym panelu. Za dostarczanie prądu odpowiedzialny będzie Seasonic S12-2 o mocy 520 W. Z zainstalowanym 120 mm wentylatorem i sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80 plus brąz. Koszt takiego zestawu to 3113 zł, tak więc delikatnie przekroczyliśmy nasz budżet, ale 100 zł więcej przy kwocie 3000 jest do zaakceptowania. Jeśli zestaw się Wam spodobał, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, a ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.